W sensie, jeżeli jesteś małym streamerem, po co ci to? Jak se możesz kliknąć na tym, na monitorze. Klik. I tyle. Spoko, można go sobie zaprogramować. No ale no nie uważam, żeby pchać się w takie wydatki, jak się jest małym streamerem. No jeszcze uważam, że konstruowanie setupu w miejscu, w którym jest się jako mały streamer, czyli w sumie no rozkręcasz się, tak? Badasz sobie grunt, mniej więcej uczysz się streamować przy każdym jakimś tam mniejszym wybiciu, zawsze to wygląda trochę inaczej. Uczysz się na nowo. Dziękuję bardzo, operator budowy, za 19 miesiąc suba. Dziękuję ślicznie. Nie ma sensu kupować stream decka. Wydługuje musi być streamerem, aby używać stream decka. Mega przyspiesza wiele czynności przy korzystaniu z PC i pracy. No wiadomo, ale my tutaj gadamy już o streamowaniu typowo, nie? No, jak się zaczyna streamować, ja ogólnie jestem zdania, że nie pakuje się ogrom siana do takiego początkowego streamowania, nie? No, ja na przykład, jak zaczynałam streamować, to streamowałam normalnie na mikrofonie słuchawek, na HyperX-ach Alfach streamowałam, bo są takie świetne słuchawy, tak, jest to taki sentyment mam do nich. Mikrofon ze słuchaw, kamerka z telefonu i kanka była, nie? I jeszcze na laptopie gamingowym streamowałam. No. I z jednym monitorem, nie miałam drugiego monitora. Streamowałam z jednym monitorem z laptopa. I ja na przez bardzo długi czas raczej nie miałam takiego czegoś, że faktycznie gdzieś tam pakowałam siano w streaming, bo no, ja na początku nie traktowałam tego jako jakiś tam ewentualny, możliwy, przyszłościową formę zarobku, tak? Tylko bardziej sobie for fun streamowałam i tyle, nie? Jak coś sobie zarobiłam, no to nie wiem, no kupiłam sobie bluzkę i było spoko, nie? I dopiero później, jak już tak zaczęłam, że to gdzieś mi więcej idzie w jakąś tam stronę i gdzieś tam mogę się tak naprawdę sama siebie zmobilizować i postarać się wejść na taki wyższy level, to mówię tak, dobra, to robimy to i oszczędzamy sianko i pakujemy się w większe koszta, nie? Bo chcę jednak robić to trochę lepiej. No i pierwsze co, to jak już tak postanowiłam, to bo mikrofon już miałam wcześniej, bo to donate akurat wpadł, no ale tak mówię właśnie, czy jakiś tam kamerek, czy coś tam, czy nie wiem, no kompik, nie? Bo mi zależało strasznie na kompiku. To mówię, no trzeba oszczędzać. I jeszcze w tym czasie pożyczyłam komputer od mojego kuzyna, bo on go nie używał, bo wyjechał do pracy za granicę i ja mówię, weź mi proszę, daj ten komputer, proszę pożycz mi go z monitorami, wiecie, ze wszystkim, z klawką i tak dalej, bo nie miałam nic. I po prostu wzięłam jego setup i na nim streamowałam, nie? I wtedy zaczynałam streamować gierki. No i później już kupiłam swojego kompika i w ogóle. A co mnie skłoniło do streamingu? Szukanie czegoś, żeby się nie uczyć do matury, żeby sobie zająć jakoś czas. I strasznie dużo wyświetlało mi się na TikToku opowieści zagranicznych, w sensie streamerów takich małych z Ameryki, którzy co miesiąc update'owali swoje statystyki. Ja mówię tak, kurde, znaczy, wiecie, ja wtedy nieświadoma w ogóle, co to jest Twitch, jak on funkcjonuje i w Polsce, i za granicą. Do tej pory jakoś tam nie mam jakiejś ogromnej wiedzy, ale wiadomo. Wtedy była ona znikoma, nie wiedziałam w ogóle, że są emotki na Twitchu i jak nigdy nie byłam na Twitchu, że tak. Nie śledziłam i tak dalej, nie wiedziałam w ogóle, że jest coś takiego, dowiedziałam się w sumie przez TikToka. Też jestem w sumie TikTokowym takim, nieważne. No i mówię tak, właśnie przez to, że oni dają to takie miesięczne mniej więcej sobie te i tam w sumie nie ma jakiegoś niesamowitego progresu i oni jakby świętują to, że wbili tego towarzysza, nie? I mówię tak, kurde, człowieku, to nie może być takie trudne. Tego topisko. No i usiadłam, zaczęłam streamować i tak zostałam. Tak, zostałam. A głośniej muza, sorry, już wam ściszam.
Dobra, powinno być... Bo nie, nie ma git. Dobra, teraz powinno być git. No, teraz powinno być git. Nie, nie ma dzisiaj... Dzisiaj nie ma derby. Dzisiaj nie ma derby. Nie, nie, nie. Też zależy, jaką płcią jesteś. I tak, i nie. Bo... powiem wam tak. Dziewczyny faktycznie mają łatwiej, jeżeli chodzi o streamowanie. Ja się z tym zgadzam. Ale... jeżeli chodzi o krewety, to tam jest sufit. Tam jest sufit. I nie ma czegoś takiego, przynajmniej u nas w Polsce, jest sufit. I nie ma czegoś takiego, że jeżeli nie jesteś charakterny, jeżeli nie masz jakiejkolwiek, nie wiem, charyzmy, smykałki po prostu tak zwanej do tego, tak uważam ja osobiście, to nie przebijesz progu 100 widzów. Ale to nie jest żaden projekt, to miał być for fun. No to chyba jak każdy. No tak. I to też się tyczy u mężczyzn, ale u mężczyzn się trudniej wybić. Dlatego, że wiecie, no kobieta na Twitchu zostanie zauważona pierwsze co przez krewety. I oni tam się zaczynają zbierać, bo wiadomo, jest się atrakcyjnym, tak? Dla krewety, ale to nieważne co by było, on i tak przyjdzie, rozumiesz o co chodzi. Więc mniej więcej gdzieś tam wyżej się na początku pojawiasz. Ale jeżeli chcesz już wyjść na inny level i na całkowicie inny sposób streamowania niż żerowanie na krewetach, no to już faktycznie trzeba cokolwiek potrafić i trzeba jakkolwiek cokolwiek ogarniać i tak dalej. Ale mi ogólnie ktoś kiedyś powiedział, na początku jak zaczynałam streamować, jeszcze w momencie kiedy nie byłam pewna tego, że chcę to robić na 100%, mi kiedyś ktoś powiedział, że ja w sumie w tym streamingu nie osiągnę nic i nie wyjdę powyżej 100 widzów, że normalnie nie wyjdę powyżej 100 widzów. I ja mówię, no to dobra, no to zobaczymy. No to zobaczymy. No. I mówię tak, o ty kurde, tak nie będzie, tak tego nie zostawimy. Nie, ale wiecie, to jakby ja nigdy też nie streamowałam z przeświadczeniem, że streamuję dla liczb. Nie ma dla mnie czegoś takiego. I nie, z przyjaciółka, nieważne kto to powiedział, ale w każdym razie dostałam takie info do siebie, nie? Nie, naprawdę, ja nigdy nie streamowałam dla liczb. Teraz jedyne co mnie różni, jakby, że zwracam uwagę na te liczby przez to, że są współprace. Jednak muszę mieć te statystyki w miarę ładne, ale i tak nie przykuwam do tego jakiejś większej uwagi. Bo wiecie, na przykład jest tak, że ja sobie streamuję załóżmy teraz i załóżmy teraz będę miała 400 w jakimś tam większym miejscu, już w większym, nie wiem, momencie streama będę miała 600, może czasami przebiję 700 i na przykład w nocy, jak już gram o drugiej w nocy, będę miała te 200 parę, nie? No i statystyki mi spadają. I nie robię tak, że wyłączam streama po kilku godzinach tylko po to, żeby się robiły statystyki, żebym wyglądała, że jestem wysoko, bo to moim zdaniem nie o to chodzi. On tak samo nie robi jakichś niesamowitych ilości godzin, bo nie widzę w tym sensu, że zrobię 1540 milionów godzin w ciągu miesiąca i nagle jestem wysoko w rankingu, nie? Jakby ja, nie starając się, nie przykuwając do tej uwagi, znaczy nie starając się, ale nie przykuwając po prostu uwagi do tych liczb, mniej więcej gdzieś tam się w tych rankingach znajduję, więc jakbym chciała, nie wiem, trochę przycisnąć i faktycznie zależałoby mi na statystykach, no to pewnie byłabym dosyć wysoko. Ale ja mam wysrane, mnie to nie interesuje. Ja sobie przychodzę do was, siedzę sobie u was i jest zajebiście, nie? I mi o to chodzi, żebyście wy się czuli dobrze i żebym ja się czuła dobrze. I nie robię czegoś takiego, że siadam tylko po to, że faktycznie muszę dzisiaj odpalić streama, trzeba iść do roboty, no bez sensu. Jak nie chcę odpalać streama, to go nie odpalam, bo nie widzę sensu. Nie widzę sensu. No i mówiłaś chociażby też o tym, że nie masz licznika i nie widzisz tego. No nie mam licznika widzów, nie mam. Nie mam licznika widzów. Nigdy nie patrzę na średnią liczbę... na liczbę widzów, jaką mam na streamie. To jest, ogólnie uważam, że to jest największy błąd, jeżeli chodzi o całą karierę streamową, żeby patrzeć na jaka jest liczba widzów. To jest takie zjebane. No tak, i o to chodzi, wampir, i o to chodzi.
Bo sukces jak ma przyjść, to i tak przyjdzie. No i tyle. Jak zrobić punkty kanału? Trzeba mieć jakieś współpracę lub trzeba być partnerem Twitcha? Chyba trzeba być towarzyszem. Multibanuje za liczbę widzów, w ogóle to jest ciekawe. No bo mówię wam, że jako streamer, w momencie kiedy jakby patrzysz na tą liczbę widzów, to uważam tak, bo tak siadasz, nie wiesz ile masz widzów i nadal przez całego streama jakby nie zwracasz uwagi na to ile masz widzów. Także nadal cały czas jakby jesteś na takiej pompie streamowej, nie? A w międzyczasie jak sobie patrzysz raz na liczby, raz nie patrzysz, później patrzysz, spadają, nie spadają, zwiększają się, to mimo wszystko podświadomie masz coś takiego, że kurde, przyszło więcej ludzi, muszę coś pokazać, muszę coś zrobić i tak dalej. To nie o to chodzi, bo wiecie, cały case też polega w tym, że zdobyć widzów, tak o, że sobie przyszli, to stosunkowo jest łatwo, wystarczy odwalić coś chorego, albo mieć jakiś ciekawy pomysł. Ale, żeby zrobić tak, żeby ten widz został, no to już jest inny case. To już jest inny case. Bo mówisz, że jak on widzi liczbę widzów, to dopasowuje się autoprezentacyjnie do liczby? No tak. Wtedy się dopasowujesz do liczby. Mhm. To jest real. Znaczy wiadomo, ja też miałam takie swoje momenty, że gdzieś tam patrzyłam na to, bo jednak czasami tak jest, nie? Że odpalisz ten licznik, ale od chwili, kiedy załóżmy, czy tańczę dzisiaj? Nie wiem, czy tańczę dzisiaj. W momencie, kiedy załóżmy już gdzieś tam się wchodzi na ten taki wyższy level, to wiesz, że nie możesz odpalić tych widzów, nie? Wiesz o tym, że nie możesz tego odpalić, bo będziesz się kierował tym, ile jest widzów. I koniec. Siema, witam wszystkich, którzy przychodzą. Siemanko, witam bardzo serdecznie. Czy będę coś oglądać? Oczywiście, będę coś oglądać. To też zależy widz, z jakiej platformy, bo utrzymać uwagę z widza z TikToka jest ciężko. Nie, to nie o to chodzi, bo... też nie o to chodzi, bo... Rozumiecie, to czy widz jest z TikToka, czy nie z TikToka, to akurat każdemu koło fiuta to lata, bo to i tak jest jakaś tam osoba, nie? Ona ma tam jakiś swój styl bycia. I to bardziej chodzi o ten styl bycia. I tak się mówi, że to jest widz TikTokowy ze względu na to, że jest większe prawdopodobieństwo, że przyjdzie ktoś, kto jest specyficzny. I wtedy decydujesz, czy chcesz mieć takich specyficznych, czy nie chcesz mieć takich specyficznych. To już zależy od ciebie jako od streamera. Dziękuję bardzo Krzysiulo za subika z Prime'em. Dziękuję ślicznie za 8 miesiąc. A nie stresujesz się, jak masz Polsat i zostaje tylko najbardziej przywiązanie widzowe jest max 200 osób? Nie. Dlaczego? Ja nawet nie wiem, ile mam wtedy widzów, rozumiesz? Nawet nie wiem, ile mam wtedy widzów. Ale ogólnie kontakty są spoko jako pomysł na wybicie się rel? Nie! Ja tak nie uważam. I od początku idę z takim... Sami wiecie, że ja rzadko robię krosy, bardzo rzadko robię krosy. I... ja nie uważam, że to jest dobry sposób na wybicie się. Ja tego nie rozumiem. Ja to będę może nie potępiać, ale ja na przykład, jeżeli bym robiła od początku jakieś krosy z kimś, to stwierdziłabym, że to nie jest do końca mój sukces, że ja się przyczepiłam, zgarnęłam widownię i tak naprawdę, wiesz, trochę takie uważam to za oszustwo, tak trochę uważam, bo w pewnym momencie, jak już jesteś na jakimś tam takich liczbach i tak dalej, no załóżmy teraz, jakbym zrobiła crossa, no to nie miałabym problemu, bo wiem, że na jakimś tam level weszłam sama i uważam, że jest dobry i jest okej, więc jakby nie ma problemu, w jakimś takim sensownym krosie mogłabym wziąć udział. Ale i tak bym nie miała takiego czegoś, że pójdę i powiem, kurde, muszę iść zgarnąć widzów, nie? W życiu. No tak, no i też jest jakiś sposób wampir na to, że gdzieś tam cię ludzie kojarzą i łatwiej jesteś zauważalny. Też jest duży plus. Nie mają przynajmniej argumentu do gadania, że zrobiłaś coś na czyichś plecach? No tak, i na tym mi najbardziej zależało. Tym bardziej jak usłyszałam, że nie wyjdę z progu 100 widzów. Ja mówię, no to czekaj. Potrzymaj mi, nie wiem, kolkę wtedy jeszcze. Potrzymaj mi kolkę. No.
Ja mówię, i zrobię to sama. Zrobię to sama. I się bardzo długo trzymałam z tym, żeby z nikim nie zrobić żadnego crossa. Bardzo długo. Miała być łatka, że no to ta od kogoś, na przykład łatwiejsza droga, ale łatka zostaje. A po cholerę mi taka łatka, jak wszystko jest do ogarnięcia samemu. A mi nie zależało na tym, żeby coś się stało szybko, nie? Ja chciałam zrobić to porządnie i zgodnie z samą sobą. I niezgodne byłoby dla mnie to, że nagle przyczepiam się do kogoś i tak idę po trupach do celu. No trochę lipa. Tym bardziej byłoby mi trochę głupio, jeżeli wybiłabym się na czyichś plecach i nagle miałabym, załóżmy, większą widownię niż ktoś, nie? Hipotetyczna sytuacja. Nie mówię, że tak by było, ale hipotetyczna sytuacja. Ta, to ja od Malinkesa, pozdro. Nie, także ja ogólnie... No ja nie jestem, na przykład, jeżeli chodzi o wybicie się fankom chodzenia po ludziach, wiecie, i... O dobra, ten ma trochę więcej, to ja pójdę tam, pokażę się i go i przyniosę, nie? W sensie na samym początku, żeby później wam nikt nie powiedział, że zrobiliście coś na kogoś plecach. Kiedy będzie Wiksa kręcona? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Totalnie nie mam pojęcia, dam wam na pewno znać. Ta, ale z tym pajalokiem to jest w ogóle hit. Ja nie wiem, ja nie wiem dlaczego ja... Zbieżność. Nazw. Grałaś kiedyś tam w salę, bo nie wiem, czy to ty byłaś na gierach u Slayproxa. No, byłam, ale ja właśnie do Slayproxa poszłam, wtedy na tego crossa, dlatego, że my się widzieliśmy razem na boat party. I no, po prostu polubiłam Slayproxa i stwierdziłam, że skoro mnie zaprosił na tam w salę, to pójdę, bo... Co ja po prostu z nimi pogram, nie? Ale nie miałam tam żadnych takich intencji, że pójdę i o mój Boże, wezmę widzów. Bo i tak nie miałam przy tym jakiegoś niesamowitego, no nie miałam skoku w ogóle wtedy. Siema Wiesław Żółwik. No nie wiem, no ja nie mam takiego czegoś, nie jestem pazerna na widzów. O, może tak, nie jestem pazerna na widzów. Jak przyjdą, to przyjdą. Jak cię znaleźć na... No masz podlinkowany na dole Instagram. Albo wpisz wykrzyknik gigy i się zrobi link. No. 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 Tyle chyba. Merytorycznej gadki.